Nazywam się Mikołaj Wąsowski. Nazywam się Gustaw Kolonowski. Jaki gatunek filmu wylosowaliście? Zombie. Wylosowaliśmy zombie, bo wybrali dzikie karty. Najpierw wylosowaliśmy film Fantasy, z którego zrezygnowaliśmy. To powiedzcie szczerze, co było najtrudniejsze w tych 48 godzinach? Zombie, szczerze mówiąc, jest dosyć otwartym tematem, bo można to zrealizować jako komedię, dramat, film akcji, wszystko właściwie. Tylko trzeba tam zmieścić zombie. To znaczy, z mojego punktu widzenia najcięższa była rola, którą dostałem, to znaczy zostaje zombie, który jest uwięziony przez bohaterów, jakkolwiek to nie brzmi. A no niestety przez 45 minut nie mogłem poruszyć niczym. W żadną stronę. A co sprawia, że pracowało się w miarę sensownie, że udało się wam dowieść gotowy film? Dzięki czemu się to udało? Najważniejsze w sumie było to, że byliśmy w gronie przyjaciół, więc nie było żadnych spięć między nami, które mogłyby być w ekipie, która się gorzej zna. I wszyscy mamy dosyć podobne zainteresowania, więc wszystkie pomysły dążyły ku jednemu, ku temu, co nakręciliśmy. Nie mieliśmy kłopotu z montażem, nie mieliśmy kłopotu z produkcją. Wszystko nam w sumie wyszło. Nawet jak na to, że to jest pierwszy raz. Co byście poradzili osobom, które się szykują na przyszłą edycję na przykład? Jakąś dobrą, mądrą poradę, jedną. Jak zdobyliście? Co jest ważne po prostu, powiedzcie? Podzielić sobie i systematycznie dążyć do rozwiązania kolejno zaplanowanych celów. My na przykład pierwszego dnia napisaliśmy scenariusz i następnego dnia od razu próbowaliśmy już zaczynać zdjęcia i tego samego dnia już gotowy materiał przynosić do montażu. Ta systematyka jest dla nas najważniejsza. I ostatnie pytanie. Co powiesz, jak obejrzy wasz film? Ojej. Cóż za młodzi, zdolni artyści. Czego wam można życzyć od jutra? Udziału w następnej edycji, zapewne.